Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj specjalny odcinek, jest ze mną wyjątkowy gość. A, że już, dobra, siemanko. Tak, tak. Zapraszam was oczywiście w tym momencie, w opisie znajdziecie i w komentarzu przypiętym link do filmu u Mereza, gdzie razem wspólnie robimy operacje, tylko jako oczywiście roślinki. No i dzisiaj, skoro ja wybierałem jakby miejsce naszej obrony, to teraz nasz gość wybierze. Czyli ja mogę wybrać teraz, tak, gdzie tu wzniesiemy. Wiesz co, mi się wydaje, że skoro ty wziąłeś C, bo było w listy, to możecie zobaczyć oczywiście, to ja pójdę, choć idziemy na A. Masz w ogóle jakieś przyspieszenie w tej kozie? Chyba tak, tutaj, o. No to ja wejdę na mój młot i lecimy. Dobra, to jest... Ale jesteś i tak szybszy, o. No właśnie ty, ale on szybko leci, ja nie sądziłem, że aż tak. No. Pamiętałem tego, dobra. Czy... A, bo to ty musisz, nie, to ja, dobra. Możemy albo ty, albo ja, tak, tak. Dobra. No i dobrze, i teraz będziemy musieli... Tutaj już mam mniej tych gadżetów. A, wiesz co, ja mam... Nie, ja trochę mam, to może dam taką, dam tu zdrówko. A ty też dałeś, dobra. To spoko, będzie dużo leczonka. Ja tutaj dam jeszcze, co ja tutaj mam? Jakiegoś karabota, czyli tę podstawową. Pan Elektro, dobra. No trochę tutaj powsadzam, żebyśmy nie przegrali, nie? Zawsze to jakaś pomoc. Przynajmniej właśnie... się skoncentrują na nich, prawda? Właśnie gramy też na normalnym teraz. U mnie było na łatwym, także wiecie, będzie grubo. No właśnie, tak, tak. Rośliny rosną, siema. Dobra, ale... Nie wiem jak tutaj tym elektry... Łoj, iś tam się zebrało, co jest? Ale to będzie smażenie ode mnie, powiem ci. No to o, ty masz bardzo fajne zdolności, bo, czy broń, bo możesz w grupie ich tam kopać prądem. Lecę na nich, jeszcze w ogóle na tym młotku, że można... A co on? Aha, bo tutaj na księżycu, no tak, to dlatego tak latają, się dziwię. Tak. Tak zabawnie się unoszą. Dobra, dawaj. Ja też tak latam, też! Nie wiem dlaczego mój mózg nie zarejestrował, żeby się udosiły na księżycu, nie? Totalnie za muła. Na razie jest dobrze, fala idealna, to... Powiem szczerze, szybko poszło. Szybko, tak. Łatwo. Zobaczymy, porównamy to sobie, bo gramy we dwójkę, także wiecie widzowie, to różnie wygląda. Na easy było spoko. Zobaczymy, czy na normalnym we dwójkę da się przejść. Sądzę, że tak. Ja się obawiam, że mam za małe obrażenia na tej kozie, bo ona tam po 3 tylko punkty obrażeń. Czy 4. Ale jakieś boosty niby, nie? Nadrabiają czy coś? Chociaż no, nie wiem. To raczej ciebie mógłbym jakby zboostować. Dobra, groszka na łeb. Ole, bo tu się wywalił. 40 HP, super. No i szybciej się teraz poruszasz. Dobra. I tutaj będę musiał mocno nawalać w takim razie. Tutaj w ogóle rzucę im, a nie, na młocie nie mogę rzucić im ogłuszenia, dobra. Ja trochę nie grało i nie pamiętam właśnie. O, tutaj gościu. Oj, też dostał. Tym chili? Tak. Chili jest straszne, naprawdę. Zabójcze totalnie, a oni nie... Czekaj, nie grają. Wydaje mi się, że zombiaki mają ciężej w bronieniu. Właśnie przez to chili. Przyjdzie taki piszuter, rzuci to chili i naprawdę tak robi zadymę, nie? Taką konkretną. O, szybko! Ogłuszenie! Dotknął? Chyba nie dotknął. Nie, fala idealna, więc... A, dobra. Jest dobrze. Dobra, jakby to ślepy Meres, nie? Ja mam problemy. Nie wiem. To za bardzo się chyba jaram gierką, że nie zauważam. Dobra. Tą falą będę liczyć czas. Spoko. Możesz liczyć. Robimy w 5 sekund teraz. Tak? Okay, na dwójce, wyścig nie? Na czas, okej. Okay. A, będzie liczył, rzeczywiście, dobra. Tak, tak. Ja się śmieję, myślałem, wiesz, że po prostu gada. A tam idą, dobra, nie zauważyłem, jakoś nie rozróżniam, gdzie idą. Oj, dobra. Teraz snajperzy. O, kaktusy, czyli snajperzy, tak? Tak, tak. To tak, w sumie odpowiednik tego pirata zombie. Teraz już kumam. Ja się z tobą dużo rzeczy dowiem. Wiesz, tak jak nie zauważałem sam. W pierwszej części bardzo lubiłem grać snajperami, kaktusami, natomiast w tej drugiej tak już średnio. W ogóle te jakby podstawowe roślinki, bo jest dmuchawiec teraz przyszedł, ale te podstawowe to jest jakiś taki po prostu chwaścik czy coś, taki chwast? Jakiś chwast czy jak? Tak, chwaścik, tak. No tak się zastanawiałem, co to jest właśnie. To jest ten najsłabszy jakby, taki początkowy. To mnie pasuje, fajnie zrobione, no chwast, no to taki, no taka podstawa. O, siema, groszek.
Rzucisz chili bean. No, wiedziałem, że rzuci. Do cwaniaczek. Ale się udało. Dobra, ej, idzie ładnie. Idzie naprawdę tak. Spoko. Czwarta fala, czyli chyba bossowie. Najgorsze jest to, że chyba nie będę w stanie zmienić postaci z tego, co widzę. Nie da się w trakcie? Nie da się chyba. Myślałem, że się da, ale... No zobaczymy, bo jak będą bossy, to wiesz, no z moimi obrażeniami to ciężko. Dobra, no utrudniliśmy sobie. Jak przejdziemy, to będziemy kozakami. Tak. Tutaj troszkę... Ojejku, jak... Matko, dobra. No teraz ogniste. Trochę boli. Tak. Przejdź do zdrówka chyba tam podejść. Teraz mnie zabiją. Szybko. Dobra. Sobie tam radzisz, widzę. Na pewno lepiej ode mnie, bo ja to HP już nie mam. Dobra, w tego kaktusa. No bo ci snajperzy mnie tak tutaj porobili. To właśnie to, że ogniste są, to już w ogóle. Tak, podpalają, to jest najgorsze. Dobra. Ten leci do ogródka. Dobra, mam go. I teraz gdzie idą? Z przodu idą. A to już... Nie, jest piszuter jeden. Też ognisty. Dobra. Teraz jakby taka fala z właśnie z samymi ognistymi. Chyba powinienem też użyć tego. No, ty masz to działko takie. Podobnie jak ten, podobnie jak piszuter w sumie. Tak. A, dostałem, dobra. Najlepsze, że jak grasz inżynierem i chomper chce cię połknąć, to możesz działko postawić i wtedy jakby cię nie połknie, więc to jest też taka dobra, ciekawostka. Od razu go kontrujesz, dobra. Tak. Coś jeden jakiś biega. A tam? Tutaj jest. Dobra, panie kaktus, wymiatasz z planszy, nie ma cię. O, jeszcze jeden. Dobra, idealnie czy nie? Chyba idealnie. Albo nie, bo nie dostaniesz. Nie, niestety. Dobra, ja teraz muszę odpalić tak, ja będę inaczej troszkę grał. Odpalę na początek działko, bo jednak to by się przy... Albo rzucę tak, ogłuszenie, działko. Tutaj sobie taktykę planuję. Użyć automatu. A Dave do nas gada? Co jest? No nie, boss. Może być... O, dostaliśmy monety, to lubimy. I odrobiło. A to ciekawe, co to było, już nie pa... Ajaj, o nie. Pieniek? No. A to jest jakiś, nie wiem, że wszyscy... Nie, jakieś losowość? O, dobra, widzę go. O ja, dobra. Panie pieniek. Pieniek nas może porobić. Właśnie te pienki to są OP totalnie. Jak grałem, to tak waliły na głowę. Dobra, mu rzucę tego. Miałkiem go ponawalam szybko. Dobra, dojeżdżamy go. Ja odpaliłem laserek. Dobra. Dobra, brawo. Ale szybko porobiony, teraz spokój będzie. Teraz muszę uciekać, bo nie mam HP, dobra. To. Nie, tu nikogo nie ma. Dobra, to ja się boję niepotrzebnie. Ja muszę się uleczyć. No dobra, cała fala, to idealnie. Nie, dobra, dobrze, że wziąłem tego elektryka, bo on fajnie rzeczywiście tak obszarowo wali. Tak. To był dobry wybór. Toksyczny chyba też. Tylko nie pamiętam, czy inżynier jest w wersji toksycznej, natomiast wszystkie postacie toksyczne jakby też mają obszarówkę. Stąd ten groszek jest też bardzo dobry. A, i on obszarowo jeszcze tam po prostu truje, tak? W czasie. Tak, nie dość, że ma dobre obrażenia jako tako, to jeszcze truje, zatruwa przeciwników. Dobra. Na kryształku sobie poczekam. W ogóle fajnie wygląda ta mapka. Wszystkie te mapki są takie zrobione spoko. Dobra, czego się spodziewasz? Jak myślisz, co będzie w tej fali? Zwykłe ziomki, czy... Może róże, bo nie mieliśmy jeszcze róż. No, agentka róża. A chwasty widzę na razie, dobra. Tam do nich strzelam. Słoneczniki. Dobra. Właśnie ten jeden drugiego leczy, nie mogę go dobić. Chyba słyszałem chompera. A nie, to bot. Nie, to był bocik. Dobra, tutaj szybciutko. Głuszonko. Za mało korzystam. Ten co liściem się broni, jako tarczy używa, nie mogę. Dobry agent. A, jeszcze jeden. Dobra, widzę go. Bota bije. A nie, jeszcze, aha, to o tym mówiłeś, on dobra. Znowu idealna. Tak, super, no idzie nawet, może byśmy się o trudny poziom pokusili kiedyś. Tak, to na pewno, jak to wyjdzie, to można, bo tam chyba jest trudny i co, jeszcze jakiś ekstremalny będzie, coś takiego?
Chyba tak, jest coś powyżej. Tylko że pewnie ekstremalny to byłby płacz już. No i nie wiem, czy byśmy przeszli wszystkie fale. Ale fajnie to nie, dobra, elektryk to tutaj... O nie, 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 nie! Moich ulubionych siedzi na pewno. Chwili rzucił i już chciał mnie porobić. O, róża idzie pierwsza. Jest i chomper. Dobra, to ja na chompera mam kontrę jak coś, będę pamiętał. O! Nie, róża mnie... Ty różo jedna, wredna. Ta róża jakoś tak ogłusza, czy coś takiego. Ona chyba jeszcze w kozę zamienia? Tak, zamienia w kozę. To powiedz mi, co no. było, jak jesteś kozą i ona cię zamieni w kozę? No właśnie ciekawe. Będę mini kozą wtedy pewnie. No pan, nie mogę... A, dobra. Mogłem go trafić. Gdzie ten jeden? A tutaj chodzi. Zakradł. Ale jest jeszcze jeden, czyli... O! Kolega z tarczą i z hełmem, ze wszystkim. Cały pakiet. Kupił premium. No już. Po pakiecie. Dobra, fala ósma to jest chyba... Bossy? Bossy chyba, tak. To jest do... A dziesiąta to jest... To w takim razie są jakby dwie fale na bossy i dziesiąta to już w ogóle takie koksy jesteśmy jakby grali. Tak, tak. Już nie pamiętam, czy im trudniejszy poziom, tym więcej fal chyba też. I mam jakiś pop smart, widzisz? Tak, tak, musimy go przynieść. A i przy okazji dostaniemy jeszcze... bonus dzięki temu. Dobra, to idę to zjeść. Podnieś, dobra. A i oddaj przedmiot. Bo już tam biegną, już proszę zostawić ogródek. Znaczy nie ogródek, co ja gadam, cmentarz. To tam gryzą już paniaki. O, poziom nowy, dobra, idealnie. Panu z szapką dziękujemy, ja tutaj idę oddać. Dobra, mamy chyba? Super, super, zawsze to bonusik jakiś. A jeszcze jest jeden do zdobycia, kolejny można. Tak, jest jeszcze jeden, ale to 20 sekund. Nie wiem, czy próbuję. Ewentualnie, no właśnie, poleć może na tym. Bo ja tutaj nie mam już tego jeździka mojego. Ja sobie pobronię, a ty spróbuj. No masz 10, 9, no nie wiem, nie wiem. Oj, nie, chyba nie dam rady. Musiałbyś być kozą totalnie latającą, żeby zdążyć. No, nie, nie, nie udało się. Oj, szkoda. Dobra, ale za jeden będzie, czy to tylko... Nie, nie, chyba musimy mieć wszystkie. A, dobra. No to przykro, przykro nam teraz. Dobra, gościu tutaj lata. Chodź tu, cwaniaczku. Jeszcze, a, jeszcze tutaj. Dobra, ukończono, porażka. No smutno, ale trudno. Zdarza się. Było zresztą blisko, no ja nie wiedziałem... Ale teraz już będziemy wiedzieć, że dwie są jakby te... Tak, że dwie rzeczy musimy znaleźć. Jeden niesie, to już drugi tam czeka sobie z tak, przodu. Tak, tak. Wtedy będzie spoko. O, dobra, już mogę tam do nich w sumie... posmażyć troszkę. O, idzie komandor. Ten jest dobry. Dobra, panie komandor, koniec służby. Idziemy. Tego listka. Bardzo lubię tego bota bić, zauważyłem. Co to jest w ogóle? A, nie wiem. Jakiś disco. Dobra. Oj, ja już tu cienko z życiem. Muszę wrócić. No, do zdrówka od razu. Żeby nie paść, bo chyba można się tam wskrzesić tym itemkiem, ale no, lepiej... Potato postawił, ale chciał mi porobić, cwaniak. Ja o tym zapomniałem. No, trzeba uważać, bo te miny stawia. Kaktus. Tak, już cwaniaczek chciał porobić. O, idzie z wazoniarz, czyli po noga. Chodź tu. Dobra. No i mamy. Super. I teraz chyba będzie boss. I teraz przekodamy się, czy normalny we dwójkę się da. Ale tak. Idzie super. Mi się wydaje, że... Pytanie, czy to jest ostatnia fala też, bo właśnie. Może być tak, że będzie więcej. Tak. A, dźwignia. Dobra. A jak grałeś z... Oho, a jak grałeś z widzami, to do której fali doszliście? Właśnie nie wiem, czy... O nie, nie. Pamiętam, czy ostatnia. Ej, właśnie, powiem ci tak. No miałem nie. Właśnie te, miałem właśnie te słoneczniki i przegrywaliśmy cały czas. No, będzie ciężko. Bo one się tam nawzajem leczyły, a jak z tego laserka dają, to... Tak. I to jeszcze jest potrójne, więc to będzie ten najmocniejszy. Królowa słoneczników. Królowa. Właśnie. No to właśnie to było moją zmorą. To na tym przegrywaliśmy, no stop, ale dobra. Może jakoś powolutku.
Dużo ją bije, po 35, więc powiem ci... Dobra, odpalę to działko, tylko jak mnie zesmaży. A szybko dojedziemy tą jedną. Słoneczniki jeszcze ją leczą, no nie wierzę w nią. Dobra, jest. Dobrze. Jest progres. Już jest lepiej, bo jedna zabita. Wcześniej to nie mogłem. Ojojoj, muszę uciec. Elektryczny słonecz... O, dobra, widzę ich. Rzucaj tam. Ktoś mnie tu bije po boku. Ja muszę uciekać na chwilkę. Dobra, też się odpalam na te zdrówko, bo jest naprawdę słabo. Jeszcze tu idzie, no. Tym słonecznikiem. Oj, nie wiem, czy damy radę. Powiem szczerze, że chyba trzeba będzie uciec tak totalnie. Gdzieś się schować i dać troszeczkę ogródek robić, bo nie damy rady. Raczej. Ajajaj. On się chyba odpala? W laserku? Tak. Dobra. Amunicja. Jedziemy. Porobity ten jeden. Teraz by się przydało go rozwalić, a on się teraz chyba leczy, super. 20 HP mam, widzę, że ty podobnie. Musisz podejść tu do mnie, albo postawić sobie bota gdzieś tego leczącego. Właśnie chyba bocika, tylko nie mam gdzie, ja totalnie stoję tutaj za tym. Filary nawalają, nie? Ja się tylko chowam. Masakra. Dobra, spróbuję ci pomóc. O ja, dobra, on ma mało HP tutaj, ten jeden. Ale nie mogę w ogóle wyjść, cały czas nawala z tego. Jest, dobra. O, dobra, super. Super, dobra, jeszcze jeden. Do tego już dojedziemy raczej. Dobra, podejdę tam, pomogę ci. Ja uciekam do tego, ale nie, zrówka już pewnie rozwalili. Postaw sobie jakiego innego. Bocika. Chcę, bo nie widzę. A tam jest do leczenia, to ja idę. A dobra, już chyba? Damy radę, jest, pięknie. To leż, on jeszcze coś robi. A w ogóle leczyły te. Tak, leczyły. On przywołuje w ogóle te słoneczniki mini. Dobra, udało się. Wow, musimy boty jeszcze postawić. Czy to będzie koniec? Ciekawe. Właśnie mózgi. O, masz odpowiedź. Chyba koniec, skoro mówi, że... A, na wyrwanie. Dobra, to będziemy chyba odlatywali. Tak, będziemy musieli się... O, tam. Dobra, lecimy. Tutaj przy okazji... O, czyli rzucił. Paniaczek. Dobra, ja tutaj odpalam swoją maszynę. Dobra. O, możemy też tutaj dać sobie bota w sumie. Dam tego na leczenie, o. No i teraz to już na luzie. Tak, minutkę musimy przetrwać. O, tu jest, jak się wkradł, nie widziałem go w ogóle. Dobra, czyli one idą z przodu. Tarczownik. Nie przejdą. Powiem, że bardzo mi odskoczyłeś, jeżeli chodzi o pokonania. Właśnie chyba, bo koza jest bardziej taka, no... Tak, to jest takie wspieranie bardziej. Dobra. Dojeżdżamy. Perfekcyjnie, u mnie poziom perfekcyjna, operacja cmentarna też u ciebie, idealnie. Tak. Poszło całkiem sympatycznie. Ciekawe, jakby było na trudniejszym poziomie. Właśnie trzeba będzie przetestować. Jak się wam, widzowie, spodoba, to przetestujemy też tak. Cięższe rzeczy i na innych mapach. Napiszcie w komentarzu i... Dobra, o, wciągam. Udało się, tak, super. Teraz to wciąganie. Dobra, i misja zrobiona ładnie. Ciekawe, ile dostaniemy tych pieniędzy, nie? Tych monet. Wtedy było chyba 11k, zobaczymy teraz. Pustka. Nie. Więcej już chyba. Dużo chyba więcej. 3000 więcej może? Właśnie nie pamiętam, czy to było 11. Też mogę kłamać w sumie, także nie pamiętam. No nic, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że odcinek jeszcze mamy u Mereza. Link w opisie i w komentarzu. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu odcinków, to dajcie znać. Ja z chęcią nagramy, bo się fajnie grało. Dokładnie. Także się z wami żegnamy i do zobaczyska. Do zobaczenia. Cześć.